Anarchii. Cudowne światło Thomasa Edisona. We wrześniu 1878 roku grupa nowojorskich dziennikarzy pojechała do Menlo Park, aby odwiedzić laboratorium najsłynniejszego wynalazcy na świecie, 31-letniego Thomasa Alvy Edisona. Codziennie przychodziły do niego tłumy reporterów, którzy chcieli choć spojrzeć na geniusza. Gdy wchodzili, Edison robił poważną minę, a jego współpracownicy wmawiali przybyszom, że już od dawna jest on w takim stanie. Wtedy wynalazca wyrywał się z zadumy i mówił przedziwne rzeczy, które dziennikarze z lubością opisywali w gazetach. Piętnastego września Edison ogłosił swój największy wynalazek. Oznajmił, że rozwiązał problem, z którym zmagały się najtęższe XIX-wieczne umysły. Wynalazł żarówkę. Stwierdził ponadto, że stworzy nową gałąź przemysłu, zajmującą się wytwarzaniem energii elektrycznej, która będzie napędzać maszyny. Chciał ujarzmić wodospad Niagara i zmienić oblicze świata. Co więcej, projekt miał zostać zrealizowany w 6 tygodni. Gdy skończę, tylko bogaczy będzie stać na świece, oznajmił wynalazca. Cieszył się tak dużym poważaniem, że nazajutrz ceny akcji spółek gazowniczych gwałtownie spadły. John Morgan i inni inwestorzy wyłożyli na projekt znaczne środki, mimo że nie wiedzieli o nim nic konkretnego. Wynalazca miał jedynie pomysł i reputację cudotwórcy. Edison był samoukiem. Jego wiedza pochodziła z książek oraz zabaw związkami chemicznymi i telegrafem. Za jego pomocą, jako 14-latek, zbierał informacje do gazetki. Pracował jako telegrafista dla agencji Associated Press i spędzał sporo czasu w siedzibach różnych gazet. Liczył się z prasą. Poznał wielu dziennikarzy i w przeciwieństwie do innych wynalazców wiedział, czym interesują się media. Jako 23-latek pracował w przemyśle telegraficznym. Przeprowadził niezwykle skomplikowane eksperymenty i zdobył dziesiątki patentów. W Newark otworzył warsztat, w którym produkowano takie wynalazki jak telegrafy taśmowe i czterosygnałowe. Jedną z jego pracownic była 16-letnia Mary Stilwell. Edison poślubił ją po paru miesiącach znajomości. Była młoda i nie potrafiła w pełni docenić jego pracy, choć próbował ją zainteresować techniką. W swoim pamiętniku nazywa ją ślicznotką i twierdzi, że nie potrafiłaby niczego wynaleźć. Wkrótce Mary Edison odkryła, że jej mąż zawsze będzie darzył wynalazki największym uczuciem. Każdą chwilę spędzał w laboratorium, a zarobione pieniądze przeznaczał na kolejne odkrycia. Tak jak ona, pochodził z ubogiej rodziny, ale jako 20-parolatek nie dążył do awansu społecznego. Pieniądze były dla niego tylko narzędziem,
dzięki któremu mógł realizować wizję. W roku 1876 zakupił tanią ziemię w Menlo Park i założył pierwsze na świecie laboratorium badawcze. Mieszkali w nim ludzie oddani projektom Edisona. On zaś sprowadził tam żonę, dwoje dzieci oraz grupę lojalnych pracowników z Newark. Byli to badacze, którzy wraz z Edisonem przeprowadzali eksperymenty dotyczące nowych technologii. Ważnymi członkami zespołu byli też mechanicy. Powstała swego rodzaju fabryka wynalazków. Edison chwalił się, że co tydzień będzie dokonywał pomniejszych odkryć, a co pół roku przełomowych. Dotrzymał słowa. W ciągu dwóch pierwszych lat działania laboratorium opatentowano 75 wynalazków, w tym zasilany bateryjnie powielacz, pierwszy mikrofon oraz ulepszoną wersję telefonu. W lipcu 1877 roku Edison odkrył sposób na rejestrowanie dźwięku w szczelinach cynfolii. Niesamowity, gadający przyrząd nazwał fonografem. Witam, jestem fonografem. Jak się Państwu podobam? Urządzenie robiło piorunujące wrażenie. Ludzie nie mogli uwierzyć, że coś tak ulotnego jak głos może zostać uwięzione w jakimkolwiek przedmiocie i odtworzone. Stąd wziął się przydomek Edisona, czarodziej z Menlo Park. Dzięki fonografowi wynalazca zyskał międzynarodową sławę. Dziennikarze codziennie odwiedzali prostego młodzieńca, autora dziesiątków wynalazków, amerykańskiego geniusza. Wyglądał jak nieogolony przeciętniak, w źle skrojonym garniturze, który ucina sobie drzemki pod schodami. Z fizjonomią wiejskiego chłoptasia raczej nie pasowałby do gali w pięciogwiazdkowym hotelu. Ludzie nie mogli się nadziwić, że ktoś taki jak oni może być geniuszem, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Fonograf był cudownym urządzeniem, ale nie znalazł wówczas zastosowania, choć bilety na pokazy sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. 9 miesięcy później Edison powiedział dziennikarzom o swoim największym projekcie, bardziej praktycznym od fonografu i zapewniającym wynalazcy dożywotnie bogactwo. Chciał zastąpić lampy gazowe elektrycznymi. Przemysł gazowy był bardzo intratny. Surowiec służył do oświetlania ulic, firm i rezydencji. Świat był zależny od gazu, choć jego użycie wiązało się z ryzykiem. Był on silnie trujący oraz łatwopalny. Uduszenia i pożary nękały XIX-wieczne miasta. Edison uważał, że jeśli elektryczność także można łatwo sprzedawać, bezpieczeństwo zwiększy się, a zyski odebrane gigantom gazownictwa uczynią go najbogatszym wynalazcą na świecie. Często nawiązywał do tematyki militarnej. Jeden z jego przydomków brzmiał Napoleon wynalazców.
Miał doskonałą możliwość, aby przedstawić przemysł gazowniczy w jak najgorszym świetle. Był on szkodliwy dla zdrowia i środowiska. Wady te przeciwstawił higienicznej i wspaniałej elektryczności. Nie był jednak jedynym wynalazcą pracującym nad światłem pochodzącym z prądu. Lampy łukowe były znacznie jaśniejsze od gazowych i zaczęły zastępować je na ulicach miast. Sprawiały one oszałamiające wrażenie. Pochodzące z nich światło było bardzo intensywne. Niektórzy sądzili, że oświetlając każdą uliczkę, położą kres przestępczości. Jednak Edison szybko zrozumiał, że lampy te nie zastąpią gazu, głównie dlatego, że są równie niebezpieczne. Zasilała je sieć kabli, w których płynął przemienny prąd o bardzo wysokim napięciu. Wraz z liniami telegraficznymi stanowiły one poważne miejskie zagrożenie. Edison planował poprowadzić swoją sieć pod ziemią. Miał w niej płynąć prąd stały, który uważano wówczas za bezpieczniejszy i łatwiejszy do opanowania. Dla Edisona największą wadą lamp łukowych była ich nadmierna jasność. Raziły w oczy i emitowały ohydne gazy. Nie można ich było palić w żadnym pomieszczeniu. Edison zamierzał rozbić tę bardzo intensywną wiązkę światła na mniejsze. Wiedział, że nie może konkurować z gazem, dopóki nie stworzy lampy o podobnej jasności. Nikomu się to jednak nie udawało. Naukowcy zdołali jedynie wyemitować światło, przesyłając prąd przez drut. Jednak każdy tego typu wynalazek spalał się w parę minut. Społeczność naukowa na całym świecie zgodnie twierdziła, że stworzenie trwałej i oszczędnej lampy żarnikowej to cel niemożliwy do zrealizowania. Wielu bezskutecznie się tego podejmowało. Wtedy pojawił się Edison, utalentowany technicznie dziwny człowiek o wyglądzie domokrążcy. Otaczała go aura tajemniczości i romantyzmu. Oznajmił on, że wie, jak wykonać żarówkę w cenie lamp gazowych. Choć cieszył się poważaniem, ludzie i tak mieli wątpliwości. Taki wynalazek odmieniłby świat. Do pracy nad żarówką Edison zatrudnił swój zespół złożony z mechaników, matematyków, szklarzy i kreślarzy. Na zrealizowanie tego innowacyjnego projektu dał im 6 tygodni. Wszystko dokładnie obmyślił. Dzięki technologiom, które poznał, pracując na stanowisku telegrafisty, skonstruował wiele prototypowych modeli żarówek. Żadna nie działała. Edison powiedział asystentowi, że nieudane eksperymenty nie są porażkami. Dzięki nim dowiaduje się, jakie kroki należy podjąć. Był dobrym psychologiem. Wiedział, że pozytywne nastawienie jest ważne. Gdy pracownicy mówili mu, że świetnie im idzie, nie wierzył, ale nie zaprzeczał, bo uważał, że takie myślenie przynosi korzyści. Należy unikać negatywnych emocji. Sześć tygodni zmieniło się w wiele miesięcy, a świat bacznie przyglądał się Edisonowi. Prasa zaczęła nazywać go oszustem, a inwestorzy coraz bardziej się niepokoili. On nie ustawał w staraniach.
Goście laboratorium byli zdumieni, że potrafi skupić się pod presją czasu i w obecności wielu naukowców. Pierwsze piętro było bardzo przestronne. Nad jednym projektem kilku badaczy, którzy po skończonych eksperymentach zapisywali wyniki w specjalnych notatnikach, znajdujących się przy każdym stanowisku. Edison bezustannie krążył po sali, zatrzymując się przy kolejnych grupach naukowców. Był jak motyl, który ciągle przylatuje z kwiatka na kwiatek. Jego biurko stało w rogu. Gdy przy nim siedział, nie wolno mu było przeszkadzać. Słaby słuch sprawił, że nie przeszkadzały mu hałasy. Stan jego uszu pogarszał się od 12 roku życia. W okresie pracy nad żarówką słyszał bardzo słabo. Aby cokolwiek rozumiał, trzeba było przykładać sobie do ust dłonie złożone w rurkę i krzyczeć mu prosto do ucha. Gdy pytano go, dlaczego nie wynajdzie aparatu słuchowego, odpowiadał: chcę słabo słyszeć, bo dzięki temu jestem lepszym wynalazcą. Miał tajemnicze metody pracy. Potrafił w okamgnieniu zrozumieć trudne zagadnienia techniczne. Wiedział na przykład, że opór żarnika musi wynosić ponad 100 ohmów, a jednocześnie nie potrafił wyjaśnić, czym są ohmy. Mawiał: mogę zatrudnić matematyka, ale on nie miałby ze mnie pożytku. Wykształceni naukowcy drwili z wynalazcy samouka. Nikola Tesla, fizyk i absolwent wiedeńskich uczelni, który przez pewien czas pracował dla geniusza, twierdził, że gdyby Edisonowi polecono znalezienie igły w stogu siana, z pracowitością mrówki przeszukałby każde suche źdźbło. Thomas doskonale wiedział, czego szuka. Po roku pracy jego zespół był coraz bliższy odkrycia idealnego żarnika. Przełom nastąpił w 14 miesiącu badań. Poszukiwaną substancją była sadza zeskrobana z lampki. Stosowano ją w mikrofonach Edisona. W laboratorium było jej w bród. Bawiąc się węglową grudką, Edison przypadkowo zauważył, że zaczyna ona przybierać kształt drutu. Badacze próbowali skonstruować węglowe spirale, ale efekt był marny. Przypomnieli sobie jednak, że istnieje włókno węglowe i umieścili je w żarówce. Świeciła ona przez kilka godzin. Zrozumieli, że idą właściwym tropem. Jeśli lampa będzie się palić przez 40 godzin, sprawię, że będzie sprawna przez 100, oświadczył triumfalnie Edison. W sylwestrową noc 1880 roku, 10 dni po wydaniu oświadczenia, żarówki oświetliły działkę wokół laboratorium. Zjawił się 3000 tłum gapiów. Zobaczyli coś przedziwnego, wręcz magicznego. Pomarańczowe światło zamknięte w szklanej bańce.
Dziś ciężko zrozumieć, co czuli ludzie, którzy po raz pierwszy zobaczyli żarówkę Edisona. Wtedy nie odróżniano bowiem światła od ognia. Lampa elektryczna nie kopciła, nie spalała tlenu, nie była w żaden sposób podobna do ognia. Ludzie myśleli, że ten jest sprzeczny z prawami przyrody i naturą światła. Dzięki Edisonowi zaczęto postrzegać światło i ogień jako odrębne zjawiska. Dla ludzi z epoki wiktoriańskiej elektryczność była czymś tak niesamowitym, że traktowali ją niemalże jak religijną moc. Często nazywano ją błyskawicą i tym samym utożsamiano z potęgą Boga. Zjawisko to budziło niepokój. Edison kontrolował ową błyskawicę, a zatem sprzeciwiał się porządkowi Boga. Przypisywano mu więc cechy zarówno boskie, jak i piekielne. Żarówka była symbolem narodzin budzącej niepokój, ale też fascynującej epoki elektryczności. Edison wiedział jednak, że nowa lampa będzie jedynie nowinką techniczną, jeśli nie zostanie nagłośniona i jeśli przemysł nie zajmie się udostępnianiem prądu. Żarówka potrzebowała oprawki, a ta kabli podłączonych do włącznika. Cały układ musiał być wyposażony w bezpieczniki, skrzynki przyłączowe, liczniki poboru energii, regulatory napięcia, pomieszczenia serwisowe i oprawy. Zespół Edisona opracował te oraz inne wynalazki w przeciągu roku. Odkrył też, jak połączyć żarówki w jeden obwód elektryczny. Wykonał izolację z parafiny i wosku pszczelego, która miała chronić ludność przed porażeniem, oraz skonstruował najmniejsze ówcześnie generatory prądu stałego. Każdy z tych wynalazków został opracowany i ręcznie wykonany w Menlo Park. Tworzenie nowych rzeczy sprawiało Edisonowi ogromną radość. Rok, który nastąpił po wynalezieniu żarówki, należał do najbardziej płodnych okresów jego pracy. Badania prowadzono w grupach. Panowała swobodna, typowa dla męskich zespołów atmosfera. Członkowie ekipy pracowali od rana do nocy i chcieli zrobić jak najwięcej. Potem grali na organach, śpiewali, jedli, pili piwo i bawili się do późna. Picie w czasie pracy było wówczas częstą praktyką. Edison miał opinię pracocholika, choć nie było to do końca trafne spostrzeżenie. Powiedziałbym raczej, że pracował jak rzemieślnicy przed rewolucją przemysłową. Miewał okresy wytężonej pracy, ale lubił też robić przerwy na relaks. Zdarzało się, że kazał całemu zespołowi przerywać badania i zabierał ich na przejażdżkę kolejką elektryczną. Chciał ją przetestować, ale chodziło też o dobrą zabawę. Wiedział, że efekty pracy będą marne,
Jeśli ludzie nie znajdą czasu na leniuchowanie, gawędy czy dowcipkowanie. Dwa i pół roku po oświadczeniu prasowym Edison uruchomił w Menlo Park prototypowy system oświetlenia. Dom wynalazcy i pokoje jego pracowników były pierwszymi miejscami, których mrok rozproszyły żarówki. Udoskonaliłem system oświetlenia elektrycznego, oznajmił Edison, i zrobię wszystko, aby stało się ono powszechnie dostępne. Sześciotygodniowy plan został wykonany w 2,5 roku. Ale przez ten czas elektryczność zafascynowała ludzi. Była nieszkodliwa, tajemnicza, groźna, zachwycająca i modna. Powodzeniem cieszyły się na przykład świecące spinki do ozdabiania krawatów lub inne gadżety korzystające z elektryczności. Ludzie nie mieli żarówek w domach, ale kupowali brzęczyki, którymi można było połechtać znajomego prądem podczas uścisku dłoni, lub nawet elektryczne skarpetki, czy pasy leczące impotencję i inne przypadłości. Wierzono, że doładowują one baterie seksualne. Te rzekomo zdrowotne urządzenia korzystały z prądu stałego o tak małym napięciu, że jedynie delikatnie łaskotały. Edison często zaznaczał, że jego bezpieczne oświetlenie także wykorzystuje prąd stały. Wierzono, że elektryczność ma duży związek z życiodajną siłą i korzystnie wpływa na zdrowie. W piwnicach Kapitolu znajdował się nawet specjalny pokój, w którym kongresmeni mogli przyjąć dawkę elektryczności po ciężkim dniu pracy nad ustawami. Ludzi ogarnął szał na gadżety zasilane prądem. Edison nabrał więc przekonania, że zaakceptują oni żarówki w swoich domach. Pierwszą komercyjną elektrownię otworzył w roku 1880 w Nowym Jorku, w tanim budynku nieopodal Wall Street. Miała ona zaopatrywać w energię bogatych i wpływowych odbiorców, na przykład Johna Morgana, giełdę papierów wartościowych czy redakcje największych gazet. Opuściłem laboratorium i zostałem biznesmenem, oświadczył Edison. Zerwał z naukową rzeczywistością, w której dobrze się czuł, na rzecz zhierarchizowanego świata finansjery. To była duża i trudna zmiana. Edison twierdził, że stworzy nową gałąź przemysłu. Nie wiedział jednak, że stoi przed wielkim wyzwaniem. Oprzyrządowanie wykonaliśmy własnoręcznie i nie mamy doświadczenia ani wzorców z zagranicy. Nie wiadomo, co się stanie, gdy pod nowojorskimi ulicami popłynie prąd, pisze wynalazca. Jeszcze nikt nie używał wówczas prądu stałego o tak wysokim napięciu. Nawet robotnicy zatrudnieni do instalacji okablowania bali się, jak sami twierdzili, diabłów w przewodach.
Nie dziwię się, że pytali, skąd mamy wiedzieć, co się stanie, kiedy w kablach są diabły, a kiedy ich nie ma. Edison, jako jedyny uprawniony, musiał nadzorować każdy etap instalacji. Nie trudno się domyślić, że w okresie uruchamiania elektrowni żona nie widywała go zbyt często. Laboratorium w Menlo Park było oddalone od domu o zaledwie paręset metrów. Podczas pobytu w Nowym Jorku Edison urzędował na 5 Alei, a po pracy, późnym wieczorem, musiał rozwiązywać problemy techniczne w elektrowni. Było za późno, by wracać do domu. Spał więc na kozetkach przygotowywanych na taką okoliczność. Szklarze i mechanicy w Menlo Park pracowali w pocie czoła, by wyprodukować odpowiednią liczbę żarówek. Nadszedł czas na uruchomienie produkcji masowej. Edison poprosił członków zarządu o pieniądze na budowę fabryk. Jednak finansiści, w tym John Morgan, stwierdzili, że nie dadzą ani centa, dopóki pierwsze wpłaty nie zaczną przynosić zysku. Wściekły wynalazca odparł, że sam zbierze pieniądze i że bez fabryk projekt zakończy się fiaskiem. W przeciwieństwie do zarządu był gotów na ryzyko, które wiązało się z uruchomieniem produkcji. W Newark otworzył fabrykę żarówek, w Nowym Jorku wytwórnię prądnic. Budował także elektrownię i jeździł do Menlo Park, aby uczestniczyć w badaniach. Był niezwykle aktywny. Września 1882 roku o godzinie 15 zarząd zebrał się, aby zobaczyć uruchomienie pierwszej elektrowni w Ameryce. Minęły 4 lata od momentu, gdy Edisonowi przyszedł do głowy ten pomysł. Jeden z obecnych gości postawił $100, że system zawiedzie. Przyjmuję zakład, odparł wynalazca, pociągając dźwignię. Przez minutę gigantyczne prądnice budziły się do życia. Wkrótce rozbłysły światła, a z ust zebra rozległy się wiwaty. Spełniłem wszystkie obietnice, rzekł z dumą Edison. Wydrukował broszury reklamujące elektrownię. Był przekonany, że wkrótce każde miasto zapragnie takiego zakładu. Jednak po roku tylko miejscowość Appleton zakupiła małą elektrownię wodną. Osiągnięcie Edisona było przełomowe, ale ludzie nie wykazywali takiego zainteresowania, jakiego się spodziewał. Rozumieli, że nowe światło jest pożyteczne, ale obawiali się jego szkodliwego wpływu. Nie wiedzieli nic o kwestiach bezpieczeństwa. Podczas wdrażania każdej nowej technologii dyskutuje się o jej wpływie na społeczeństwo. Na początku elektryczność była przyczyną wielu wypadków. Izolacja nie spełniała swojego zadania. Zdarzało się, że po deszczu prąd porażał konie przejeżdżające nad kablami. Porażeniom ulegali także ludzie. Elektryczność niepokoiła społeczeństwo. Naukowcy robili wszystko, aby je do niej przekonać. Edison bez reszty poświęcił się tworzeniu popytu na swój system. Jego kampanii reklamowej nie powstydziłby się sam Phineas Barnum. U
Ulotki na filadelfijskiej wystawie światowej rozdawał śpiewak stepujący na oświetlonym elektrycznością parkiecie. Jego hełm migotał w rytm tańca. Przez ulice Manhattanu przeszła 400-osobowa parada mężczyzn z żarówkami na głowach. Kable biegły w ich rękawach i prowadziły do zaprzęgu ciągnącego generator z silnikowym. Dziś może się to wydawać śmieszne, ale wówczas widok ten robił wrażenie, ponieważ światło nadal powszechnie kojarzono z ogniem. Sądzono, że uczestnicy parady mają głowy w płomieniach i w ogóle się tym nie przejmują. Ludzie utwierdzali się w przekonaniu, że elektryczność jest bezpieczna. To było niezwykłe. Edisona pochłonęły działania marketingowe, ulepszanie technologii i obniżanie cen. W roku 1884, zaledwie 6 lat po pojawieniu się pierwszego zamysłu, projekt zaczął przynosić zyski. Wiele miast zamawiało sprzęt. Wzrost zainteresowania, choć ogromny, nie zadowolił wynalazcy. Uważał on, że ma 6-letnie opóźnienie. Interesy nie pozwalały mu na prowadzenie prac badawczych. Edison lub jego główni współpracownicy musieli nadzorować każdą instalację. Ekipa przestała więc tworzyć zgrany zespół, a sam Thomas nie odwiedzał Menlo Park. Zaniedbywane laboratorium podupadało i zamieniało się w gospodarstwo rolne. Warsztat szklarski pełnił funkcję kurnika. Edison mógł wszystko zmienić, ale gdy zmarła jego pierwsza żona, nie chciał wracać do tego miejsca. Gdy miał 37 lat, życie wymknęło mu się spod kontroli. Musiał wychować 3 dzieci, w tym nastoletnią córkę. Z typowym dla siebie zacięciem zaczął szukać dla nich nowej matki. Po pół roku poznał 19-letnią Minę Miller. Słuch stale mu się pogarszał, nauczył ją więc alfabetu Morsa. Oświadczył się, stukując pytanie na jej nadgarstku. Mina obudziła w mężu naturę domownika. Kupił jej posiadłość w West Orange. Dla mnie dom jest aż nazbyt ładny, powiedział, ale moja żona zasługuje na znacznie więcej. W roku 1887 w Ameryce działało 121 elektrowni Edisona, w Europie kilka kolejnych. Wynalazca posiadał udziały w większości zarządzających nimi spółek, a każda musiała zaopatrywać się w jego fabrykach. Krótkowzroczność Johna Morgana sprawiła, że nie pomógł on w budowie fabryk. Kilka lat później przeznaczył prawie 2 miliony dolarów na wykup części udziałów. Spółka zmieniła nazwę na Edison General Electric Company. W wieku 39 lat wynalazca był dostatecznie bogaty, by poświęcić się pracy naukowej. W pobliżu nowej posiadłości postanowił zbudować kolejną fabrykę wynalazków, większą i lepszą niż Menlo Park. Był to owoc 10-letniej pracy, dzięki której Edison stworzył nową gałąź przemysłu i odmienił życie na Ziemi.
podczas podróży do Francji sprawił sobie prezent. Rzeźbę zatytułowaną Triumf Światła. Umieścił ją w najbardziej eksponowanym miejscu nowego gabinetu. Edison dowiódł, że na elektryczności można zarobić. Inni wynalazcy i biznesmeni także chcieli na tym skorzystać. Konkurenci przedstawiali nowe i ulepszone produkty. Jednym z najgroźniejszych rywali był George Westinghouse. Zaprezentował on konkurencyjny system, korzystający z prądu przemiennego o wysokim napięciu. Żarówki oddalone o 1,5 kilometra od elektrowni Edisona przygasały, a ładunki transmitowane przez Westinghouse'a mogły przebywać tysiące kilometrów, prawie nie tracąc mocy. Zalety prądu przemiennego były oczywiste. Jednak Edison nie potrafił lub nie chciał ich dostrzec. Uważał, że prąd ten niszczy układ nerwowy. Osoba, która dotknie przewodzącego go kabla, nie będzie potrafiła go bowiem puścić z powodu paraliżu nerwów. Sądził, że takiego prądu nie powinno się używać w domach. Dzięki tej wiedzy możemy zrozumieć, dlaczego Edison obrał dość nietypową taktykę w walce z rywalem. Był przeciwny używaniu prądu przemiennego, ponieważ w przeciwieństwie do prądu stałego, pojęcie zasad jego działania wymaga wnikliwej analizy matematycznej, której Edison nie potrafił dokonać. Nie chodziło tylko o to, że nowy system wdrożył konkurent. Thomas czuł, że prąd przemienny wygra z jego technologią i stanie się źródłem jego klęski. Wynalazca, który tak zaciekle walczył o wdrażanie innowacyjnych pomysłów, zaczął sprzeciwiać się temu, co nowe. Za pomocą akcji propagandowej przekonywał, że prąd przemienny jest niebezpieczny. Elektryk Harold Brown był jego prawą ręką w tak zwanej wojnie prądów. Obiecał on Edisonowi, że dowiedzie szkodliwości prądu przemiennego, jeśli pozwoli mu na eksperymenty z udziałem zwierząt. Otrzymał zgodę i uśmiercił wiele zwierząt, aby udowodnić, jakie zagrożenie stwarza dla ludzi nowy rodzaj elektryczności. Dzięki użyciu napięcia 1000 V badacze mogli być pewni wyniku eksperymentu. Riposta wściekłego Westinghouse'a brzmiała: prąd przemienny jest równie śmiercionośny co dynamit i whisky. Uważał Edisona za kłamcę i człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o nowej technologii. Nikola Tesla, krytyk prymitywnych metod badawczych Edisona, przesądził o wyniku batalii, konstruując generator prądu przemiennego o wydajności, której nie można by osiągnąć za pomocą prądnicy wytwarzającej napięcie stałe. Westinghouse wykupił patenty Tesli i wykorzystał go w wojnie propagandowej. Nikola wykonywał pewien trik. Gdy dotykał generatora, trzymana w drugiej dłoni rurka z gazem zapalała się. Przez ciało wynalazcy przepływały niegroźne ładunki, ale ludzie utwierdzali się w przekonaniu, że prąd przemienny jest bezpieczny. Stało się jasne, że Westinghouse wygrywa. Większość sprzedawanych systemów korzystała z prądu przemiennego, ale Edison nie poddawał się.
nadal szukał sposobu, by ratować swoje interesy. Wielu ludzi skazywano na śmierć przez powieszenie. Władze stanu Nowy Jork obawiały się, że społeczeństwo zacznie protestować. Taki rodzaj egzekucji kojarzył się z barbarzyństwem. Szukano nowych, mniej drastycznych metod uśmiercania skazańców. W tym celu gubernator powołał nawet specjalną komisję. Jeden z jej członków zwrócił się do Edisona z zapytaniem, czy potrafiłby on opracować szybki i bezbolesny sposób egzekucji. Wynalazca odmówił, twierdząc, że od zawsze jest zagorzałym przeciwnikiem kary śmierci. Po miesiącu jednak zorientował się, że ma sposobność na przedstawienie konkurencyjnej technologii w złym świetle. Napisał, że wystarczy porazić skazańca ładunkiem o napięciu 1000 V pochodzącym z produkowanego przez Westinghouse'a generatoru prądu przemiennego. Dziś nikt nie cieszy się tak wielkim prestiżem jak wówczas Edison. Wszystko, co mówił o elektryczności, było traktowane jak świętość. Kara śmierci przez porażenie prądem stała się oficjalnym rodzajem egzekucji w stanie Nowy Jork. Prawnik Edisona zasugerował, by krzesło elektryczne nazwać imieniem Westinghouse'a. Pierwszym skazańcem, uśmierconym za jego pomocą, był 28-letni zabójca William Kemmler. Świat chciał się przekonać, czy prąd przemienny rzeczywiście jest śmiertelnie niebezpieczny. W dniu wykonania wyroku Kemmler zachował chyba największy spokój. Gdy Kat dostał sygnał, uruchomił włącznik prądu, a ciało skazańca zesztywniało i przez chwilę wyglądał on jak ołowiany żołnierzyk. Po 17 sekundach jeden z lekarzy zobaczył dym uchodzący z elektrody i kazał odciąć dopływ prądu. Gdy wszyscy zaczęli cieszyć się ze sprawnie przeprowadzonej egzekucji, ktoś krzyknął: "On żyje!" Kemmler dostał drgawek, a z rąk i twarzy ciekła mu krew. Ponownie włączono prąd, tym razem na 72 sekundy. Ciało skazańca zaczęło się zwęglać. Po 4 minutach ostygło i zostało zdjęte z krzesła. Gazety na całym świecie skrytykowały te egzekucje w niezwykle ostrych słowach. Desperacką próbą oczernienia systemów prądu przemiennego Edison tylko sobie zaszkodził. Nie osiągnął celu, a jego reputacja ucierpiała. John Morgan oraz członkowie zarządu porzucili walkę z prądem przemiennym i połączyli siły z konkurencją. Edison dowiedział się od dziennikarzy, że jego nazwisko nie firmuje już nowej spółki, która przybrała nazwę General Electric. Wraz z Westinghouse'em firma zbudowała elektrownię wodną na Niagarze. Wizja Edisona sprzed 15 lat została zrealizowana. Jednak wynalazca nie uczestniczył w projekcie. Przez 30 lat nawet nie wszedł do siedziby General Electric.
Był wściekły i dotknięty. Postanowił, że nie będzie im już dostarczał wspaniałych pomysłów. Obraził się. Jednak był także optymistą i wiedział, że ma talent, więc na pewno znajdzie zajęcie i jakoś sobie poradzi. Musiał być to dla niego okres pełen sprzeczności. Edison nie tracił czasu na użalanie się nad sobą. Miał 46 lat i pracował nad kolejnymi wielkimi wynalazkami. W ciągu swojego życia doczekał rewolucji betonowych domów, samochodów elektrycznych, powstania pierwszej firmy fonograficznej i narodzin kinematografii. Ponownie spotkał się z dziennikarzami i oświadczył, że zmieni świat. Powiedział: dokonam czynu tak doniosłego i tak różniącego się od moich poprzednich osiągnięć, że nikt nie będzie kojarzył mojego nazwiska z elektrycznością. Wersja polska na zlecenie DaVinci Learning, studio Armfilm. Tekst Maciej Krupiński. Czytał Marek Ciunel. Edison uważał, że jeśli elektryczność także można łatwo sprzedawać, bezpieczeństwo zwiększy się, a zyski odebrane gigantom gazownictwa uczynią go najbogatszym wynalazcą na świecie. Często nawiązywał do tematyki militarnej. Jeden z jego przydomków brzmiał Napoleon wynalazców. Miał doskonałą możliwość, aby przedstawić przemysł gazowniczy w jak najgorszym świetle. Był on szkodliwy dla zdrowia i środowiska. Wady te przeciwstawił higienicznej i wspaniałej elektryczności. Nie był jednak jedynym wynalazcą pracującym nad światłem pochodzącym z prądu. Lampy łukowe były znacznie jaśniejsze od gazowych i zaczęły zastępować je na ulicach miast. Sprawiały one oszałamiające wrażenie. Pochodzące z nich światło było bardzo intensywne. Niektórzy sądzili, że oświetlając każdą uliczkę, położą kres przestępczości. Jednak Edison szybko zrozumiał, że lampy te nie zastąpią gazu, głównie dlatego, że są równie niebezpieczne. Zasilała je sieć kabli, w których płynął przemienny prąd o bardzo wysokim napięciu. Wraz z liniami telegraficznymi stanowiły one poważne miejskie zagrożenie. Edison planował poprowadzić swoją sieć pod ziemią. Miał w niej płynąć prąd stały, który uważano wówczas za bezpieczniejszy i łatwiejszy do opanowania. Dla Edisona największą wadą lamp łukowych była ich nadmierna jasność. Raziły w oczy i emitowały ohydne gazy. Nie można ich było palić w żadnym pomieszczeniu. Edison zamierzał rozbić tę bardzo intensywną wiązkę światła na mniejsze.
wiedział, że nie może konkurować z gazem, dopóki nie stworzy lampy o podobnej jasności. Nikomu się to jednak nie udawało. Naukowcy zdołali jedynie wyemitować światło, przesyłając prąd przez drut. I co czuli ludzie, którzy po raz pierwszy zobaczyli żarówkę Edisona? Wtedy nie odróżniano bowiem światła od ognia. Lampa elektryczna nie kopciła, nie spalała tlenu, nie była w żaden sposób podobna do ognia. Ludzie myśleli, że ten jest sprzeczny z prawami przyrody i naturą światła. Dzięki Edisonowi zaczęto postrzegać światło i ogień jako odrębne zjawiska. Dla ludzi z epoki wiktoriańskiej elektryczność była czymś tak niesamowitym, że traktowali ją niemalże jak religijną moc. Często nazywano ją błyskawicą i tym samym utożsamiano z potęgą Boga. Zjawisko to budziło niepokój. Edison kontrolował ową błyskawicę, a zatem sprzeciwiał się porządkowi Boga. Przypisywano mu więc cechy zarówno boskie, jak i piekielne. Żarówka była symbolem narodzin budzącej niepokój, ale też fascynującej epoki elektryczności. Edison wiedział jednak, że nowa lampa będzie jedynie nowinką techniczną, jeśli nie zostanie nagłośniona i jeśli przemysł nie zajmie się udostępnianiem prądu. Żarówka potrzebowała oprawki, a ta kabli podłączonych do włącznika. Cały układ musiał być wyposażony w bezpieczniki, skrzynki przyłączowe, liczniki poboru energii, regulatory napięcia, pomieszczenia serwisowe i oprawy. Zespół Edisona opracował te oraz inne wynalazki w przeciągu roku. Odkrył też, jak połączyć żarówki w jeden obwód elektryczny. Wykonał izolację z parafiny i wosku pszczelego, która miała chronić ludność przed porażeniem, oraz skonstruował najmniejsze ówcześnie generatory prądu stałego. Każdy z tych Mina obudziła w mężu naturę domownika. Kupił jej posiadłość w West Orange. Dla mnie dom jest aż nazbyt ładny, powiedział, ale moja żona zasługuje na znacznie więcej. W roku 1887 w Ameryce działało 121 elektrowni Edisona, w Europie kilka kolejnych. Wynalazca posiadał udziały w większości zarządzających nimi spółek, a każda musiała zaopatrywać się w jego fabrykach. Krótkowzroczność Johna Morgana sprawiła, że nie pomógł on w budowie fabryk. Kilka lat później przeznaczył prawie 2 miliony dolarów na wykup części udziałów. Spółka zmieniła nazwę na Edison General Electric Company. W wieku 39 lat wynalazca był dostatecznie bogaty, by poświęcić się pracy naukowej. W pobliżu nowej posiadłości postanowił zbudować kolejną fabrykę wynalazków, większą i lepszą niż Menlo Park. Był to owoc 10-letniej pracy, dzięki której Edison stworzył nową gałąź przemysłu,
i odmienił życie na ziemi. Podczas podróży do Francji sprawił sobie prezent, rzeźbę zatytułowaną Triumf Światła. Umieścił ją w najbardziej eksponowanym miejscu nowego gabinetu. Edison dowiódł, że na elektryczności można zarobić. Inni wynalazcy i biznesmeni także chcieli na tym skorzystać. Konkurenci przedstawiali nowe i ulepszone produkty. Jednym z najgroźniejszych rywali był George Westinghouse. Zaprezentował on konkurencyjny system, korzystający z prądu przemiennego o wysokim napięciu. Żarówki oddalone o 1,5 kilometra od elektrowni Edisona przygasały, a ładunki transmitowane przez Westinghouse'a mogły przebywać tysiące kilometrów, prawie nie tracąc mocy. Zalety prądu przemiennego należał do najbardziej płodnych okresów jego pracy. Badania prowadzono w grupach. Panowała swobodna, typowa dla męskich zespołów atmosfera. Członkowie ekipy pracowali od rana do nocy i chcieli zrobić jak najwięcej. Potem grali na organach, śpiewali, jedli, pili piwo i bawili się do późna. Picie w czasie pracy było wówczas częstą praktyką. Edison miał opinię pracocholika, choć nie było to do końca trafne spostrzeżenie. Powiedziałbym raczej, że pracował jak rzemieślnicy przed rewolucją przemysłową. Miewał okresy wytężonej pracy, ale lubił też robić przerwy na relaks. Zdarzało się, że kazał całemu zespołowi przerywać badania i zabierał ich na przejażdżkę kolejką elektryczną. Chciał ją przetestować, ale chodziło też o dobrą zabawę. Wiedział, że efekty pracy będą marne, jeśli ludzie nie znajdą czasu na leniuchowanie, gawędy czy dowcipkowanie. Dwa i pół roku po oświadczeniu prasowym Edison uruchomił w Menlo Park prototypowy system oświetlenia. Dom wynalazcy i pokoje jego pracowników były pierwszymi miejscami, których mrok rozproszyły żarówki. Udoskonaliłem system oświetlenia elektrycznego, oznajmił Edison, i zrobię wszystko, aby stało się ono powszechnie dostępne. Sześciotygodniowy plan został wykonany w 2,5 roku. Ale przez ten czas elektryczność zafascynowała ludzi. W ciągu 2 pierwszych lat działania laboratorium opatentowano 75 wynalazków, w tym zasilany bateryjnie powielacz, pierwszy mikrofon oraz ulepszoną wersję telefonu. W lipcu 1877 roku Edison odkrył sposób na rejestrowanie dźwięku w szczelinach cynfolii. Niesamowity, gadający przyrząd nazwał fonografem. Witam, jestem fonografem. Jak się Państwu podobam?
Urządzenie robiło piorunujące wrażenie. Ludzie nie mogli uwierzyć, że coś tak ulotnego jak głos może zostać uwięzione w jakimkolwiek przedmiocie i odtworzone. Stąd wziął się przydomek Edisona. Czarodziej z Menlo Park. Dzięki fonografowi wynalazca zyskał międzynarodową sławę. Dziennikarze codziennie odwiedzali prostego młodzieńca, autora dziesiątków wynalazków, amerykańskiego geniusza. Wyglądał jak nieogolony przeciętniak, w źle skrojonym garniturze, który ucina sobie drzemki pod schodami. Z fizjonomią wiejskiego chłoptasia raczej nie pasowałby do gali w pięciogwiazdkowym hotelu. Ludzie nie mogli się nadziwić, że ktoś taki jak oni może być geniuszem, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Fonograf był cudownym urządzeniem, ale nie znalazł wówczas zastosowania, choć bilety na pokazy sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. 9 miesięcy później Edison powiedział dziennikarzom o swoim największym projekcie. Bardziej praktycznym od fonografu i zapewniającym wynalazcy dożywotnie bogactwo. Chciał zastąpić lampy gazowe elektrycznymi. Przemysł gazowy był bardzo intratny. Surowiec służył do oświetlania ulic, firm i rezydencji. Świat był zależny od gazu, choć jego użycie wiązało się z ryzykiem. Był on silnie trujący oraz łatwopalny. Uduszenia i pożary nękały XIX-wieczne miasta. Edison dowiódł, że na elektryczności można zarobić. Inni wynalazcy i biznesmeni także chcieli na tym skorzystać. Konkurenci przedstawiali nowe i ulepszone produkty. Jednym z najgroźniejszych rywali był George Westinghouse. Zaprezentował on konkurencyjny system, korzystający z prądu przemiennego o wysokim napięciu. Żarówki oddalone o 1,5 kilometra od elektrowni Edisona przygasały, a ładunki transmitowane przez Westinghouse'a mogły przebywać tysiące kilometrów, prawie nie tracąc mocy. Zalety prądu przemiennego były oczywiste. Jednak Edison nie potrafił lub nie chciał ich dostrzec. Uważał, że prąd ten niszczy układ nerwowy. Osoba, która dotknie przewodzącego go kabla, nie będzie potrafiła go bowiem puścić z powodu paraliżu nerwów. Sądził, że takiego prądu nie powinno się używać w domach. Dzięki tej wiedzy możemy zrozumieć, dlaczego Edison obrał dość nietypową taktykę w walce z rywalem. Był przeciwny używaniu prądu przemiennego, ponieważ w przeciwieństwie do prądu stałego, pojęcie zasad jego działania wymaga wnikliwej analizy matematycznej, której Edison nie potrafił dokonać. Nie chodziło tylko o to, że nowy system wdrożył konkurent. Thomas czuł, że prąd przemienny wygra z jego technologią i stanie się źródłem jego klęski. Wynalazca, który tak zaciekle walczył o wdrażanie innowacyjnych pomysłów, zaczął sprzeciwiać się temu, co nowe. Za pomocą akcji propagandowej przekonywał, że prąd przemienny jest niebezpieczny.
Elektryk Harold Brown był jego prawą ręką w tak zwanej wojnie prądów. Obiecał on Edisonowi, że dowiedzie szkodliwości prądu przemiennego, jeśli pozwoli mu na eksperymenty z udziałem zwierząt. Otrzymał zgodę i Thomas doskonale wiedział, czego szuka. Po roku pracy jego zespół był coraz bliższy odkrycia idealnego żarnika. Przełom nastąpił w 14 miesiącu badań. Poszukiwaną substancją była sadza zeskrobana z lampki. Stosowano ją w mikrofonach Edisona. W laboratorium było jej w bród. Bawiąc się węglową grudką, Edison przypadkowo zauważył, że zaczyna ona przybierać kształt drutu. Badacze próbowali skonstruować węglowe spirale, ale efekt był marny. Przypomnieli sobie jednak, że istnieje włókno węglowe i umieścili je w żarówce. Świeciła ona przez kilka godzin. Zrozumieli, że idą właściwym tropem. Jeśli lampa będzie się palić przez 40 godzin, sprawię, że będzie sprawna przez 100, oświadczył triumfalnie Edison. W sylwestrową noc 1880 roku, 10 dni po wydaniu oświadczenia, żarówki oświetliły działkę wokół laboratorium. Zjawił się 3000 tłum gapiów. Zobaczyli coś przedziwnego, wręcz magicznego. Pomarańczowe światło zamknięte w szklanej bańce. Dziś ciężko zrozumieć, co czuli ludzie, którzy po raz pierwszy zobaczyli żarówkę Edisona. Wtedy nie odróżniano bowiem światła od ognia. Lampa elektryczna nie kopciła, nie spalała tlenu, nie była w żaden sposób podobna do ognia. Ludzie myśleli, że ten jest sprzeczny z prawami przyrody i naturą światła. Dzięki Edisonowi zaczęto postrzegać światło i ogień jako odrębne zjawiska. Dla ludzi z epoki wiktoriańskiej elektryczność była czymś, więc tworzyć zgrany zespół, a sam Thomas nie odwiedzał Menlo Park. Zaniedbywane laboratorium podupadało i zamieniało się w gospodarstwo rolne. Warsztat szklarski pełnił funkcję kurnika. Edison mógł wszystko zmienić, ale gdy zmarła jego pierwsza żona, nie chciał wracać do tego miejsca. Gdy miał 37 lat, życie wymknęło mu się spod kontroli. Musiał wychować troje dzieci, w tym nastoletnią córkę. Z typowym dla siebie zacięciem zaczął szukać dla nich nowej matki. Po pół roku poznał 19-letnią Minę Miller. Słuch stale mu się pogarszał, nauczył ją więc alfabetu Morsa. Oświadczył się, stukując pytanie na jej nadgarstku. Mina obudziła w mężu naturę domownika. Kupił jej posiadłość w West Orange. Dla mnie dom jest aż nazbyt ładny, powiedział, ale moja żona zasługuje na znacznie więcej.
W roku 1887 w Ameryce działało 121 elektrowni Edisona, w Europie kilka kolejnych. Wynalazca posiadał udziały w większości zarządzających nimi spółek, a każda musiała zaopatrywać się w jego fabrykach. Krótkowzroczność Johna Morgana sprawiła, że nie pomógł on w budowie fabryk. Kilka lat później przeznaczył prawie 2 miliony dolarów na wykup części udziałów. Spółka zmieniła nazwę na Edison General Electric Company. W wieku 39 lat wynalazca był dostatecznie bogaty, by poświęcić się pracy naukowej. W pobliżu nowej posiadłości postanowił zbudować kolejną fabrykę wynalazków, większą i lepszą niż Menlo Park. Był to owoc 10-letniej pracy, dzięki której Edison stworzył nową gałąź przemysłu i odmienił wrażenie innowacyjnych pomysłów, zaczął sprzeciwiać się temu, co nowe. Za pomocą akcji propagandowej przekonywał, że prąd przemienny jest niebezpieczny. Elektryk Harold Brown był jego prawą ręką w tak zwanej wojnie prądów. Obiecał on Edisonowi, że dowiedzie szkodliwości prądu przemiennego, jeśli pozwoli mu na eksperymenty z udziałem zwierząt. Otrzymał zgodę i uśmiercił wiele zwierząt, aby udowodnić, jakie zagrożenie stwarza dla ludzi nowy rodzaj elektryczności. Dzięki użyciu napięcia 1000 V badacze mogli być pewni wyniku eksperymentu. Riposta wściekłego Westinghouse'a brzmiała: prąd przemienny jest równie śmiercionośny co dynamit i whisky. Uważał Edisona za kłamcę i człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o nowej technologii. Nikola Tesla, krytyk prymitywnych metod badawczych Edisona, przesądził o wyniku batalii, konstruując generator prądu przemiennego o wydajności, której nie można by osiągnąć za pomocą prądnicy wytwarzającej napięcie stałe. Westinghouse wykupił patenty Tesli i wykorzystał go w wojnie propagandowej. Nikola wykonywał pewien trik. Gdy dotykał generatora, trzymana w drugiej dłoni rurka z gazem zapalała się. Przez ciało wynalazcy przepływały niegroźne ładunki, ale ludzie utwierdzali się w przekonaniu, że prąd przemienny jest bezpieczny. Stało się jasne, że Westinghouse wygrywa. Większość sprzedawanych systemów korzystała z prądu przemiennego, ale Edison nie poddawał się. Nadal szukał sposobu, by ratować swoje interesy. Wielu ludzi skazywano na śmierć przez powieszenie. Władze stanu Nowy Jork obawiały się, że społeczeństwo zacznie protestować. Taki rodzaj egzekucji kojarzył się z barbarzyństwem. Szukano nowych, mniej drastycznych metod uśmiercania skazańców. W tym celu gubernator powołał nawet specjalną. Riposta wściekłego Westinghouse'a brzmiała: prąd przemienny jest równie śmiercionośny co dynamit i whisky. Uważał Edisona za kłamcę i człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o nowej technologii. Nikola Tesla, krytyk prymitywnych metod badawczych Edisona, przesądził o wyniku batalii, konstruując generator prądu przemiennego o wydajności, której nie można by osiągnąć za pomocą prądnicy wytwarzającej napięcie stałe. Westinghouse wykupił patenty Tesli
i wykorzystał go w wojnie propagandowej. Nikola wykonywał pewien trik. Gdy dotykał generatora, trzymana w drugiej dłoni rurka z gazem zapalała się. Przez ciało wynalazcy przepływały niegroźne ładunki, ale ludzie utwierdzali się w przekonaniu, że prąd przemienny jest bezpieczny. Stało się jasne, że Westinghouse wygrywa. Większość sprzedawanych systemów korzystała z prądu przemiennego, ale Edison nie poddawał się. Nadal szukał sposobu, by ratować swoje interesy. Wielu ludzi skazywano na śmierć przez powieszenie. Władze stanu Nowy Jork obawiały się, że społeczeństwo zacznie protestować. Taki rodzaj egzekucji kojarzył się z barbarzyństwem. Szukano nowych, mniej drastycznych metod uśmiercania skazańców. W tym celu gubernator powołał nawet specjalną komisję. Jeden z jej członków zwrócił się do Edisona z zapytaniem, czy potrafiłby on opracować szybki i bezbolesny sposób egzekucji. Wynalazca odmówił, twierdząc, że od zawsze jest zagorzałym przeciwnikiem kary śmierci. Po miesiącu jednak zorientował się, że ma sposobność na przedstawienie konkurencyjnej technologii w złym świetle. Napisał, że wystarczy porazić skazańca ładunkiem o napięciu 1000 V pochodzącym z produkowanego przez Westinghouse'a generatoru prądu przemiennego. Dziś nikt nie cieszy się tak wielkim prestiżem jak wówczas Edison. Wszystko, co mówił o elektryczności, było traktowane jak świętość. Nikiem kary śmierci. Po miesiącu jednak zorientował się, że ma sposobność na przedstawienie konkurencyjnej technologii w złym świetle. Napisał, że wystarczy porazić skazańca ładunkiem o napięciu 1000 V pochodzącym z produkowanego przez Westinghouse'a generatoru prądu przemiennego. Dziś nikt nie cieszy się tak wielkim prestiżem jak wówczas Edison. Wszystko, co mówił o elektryczności, było traktowane jak świętość. Kara śmierci przez porażenie prądem stała się oficjalnym rodzajem egzekucji w stanie Nowy Jork. Prawnik Edisona zasugerował, by krzesło elektryczne nazwać imieniem Westinghouse'a. Pierwszym skazańcem, uśmierconym za jego pomocą, był 28-letni zabójca William Kemmler. Świat chciał się przekonać, czy prąd przemienny rzeczywiście jest śmiertelnie niebezpieczny. W dniu wykonania wyroku Kemmler zachował chyba największy spokój. Gdy Kat dostał sygnał, uruchomił włącznik prądu, a ciało skazańca zesztywniało i przez chwilę wyglądał on jak ołowiany żołnierzyk. Po 17 sekundach jeden z lekarzy zobaczył dym uchodzący z elektrody i kazał odciąć dopływ prądu. Gdy wszyscy zaczęli cieszyć się ze sprawnie przeprowadzonej egzekucji, ktoś krzyknął: on żyje! Kemmler dostał drgawek, a z rąk i twarzy ciekła mu krew. Ponownie włączono prąd, tym razem na 72 sekundy. Ciało skazańca zaczęło się zwęglać. Po 4 minutach ostygło i zostało zdjęte z krzesła.
Gazety na całym świecie skrytykowały te egzekucje w niezwykle ostrych słowach. Dliwy do zrealizowania. Wielu bezskutecznie się tego podejmowało. Wtedy pojawił się Edison, utalentowany technicznie dziwny człowiek o wyglądzie domokrążcy. Otaczała go aura tajemniczości i romantyzmu. Oznajmił on, że wie, jak wykonać żarówkę w cenie lamp gazowych. Choć cieszył się poważaniem, ludzie i tak mieli wątpliwości. Taki wynalazek odmieniłby świat. Do pracy nad żarówką Edison zatrudnił swój zespół złożony z mechaników, matematyków, szklarzy i kreślarzy. Na zrealizowanie tego innowacyjnego projektu dał im 6 tygodni. Wszystko dokładnie obmyślił. Dzięki technologiom, które poznał, pracując na stanowisku telegrafisty, skonstruował wiele prototypowych modeli żarówek. Żadna nie działała. Edison powiedział asystentowi, że nieudane eksperymenty nie są porażkami. Dzięki nim dowiaduje się, jakie kroki należy podjąć. Był dobrym psychologiem. Wiedział, że pozytywne nastawienie jest ważne. Gdy pracownicy mówili mu, że świetnie im idzie, nie wierzył, ale nie zaprzeczał, bo uważał, że takie myślenie przynosi korzyści. Należy unikać negatywnych emocji. Sześć tygodni zmieniło się w wiele miesięcy, a świat bacznie przyglądał się Edisonowi. Prasa zaczęła nazywać go oszustem, a inwestorzy coraz bardziej się niepokoili. On nie ustawał w staraniach. Goście laboratorium byli zdumieni, że potrafi skupić się pod presją czasu i w obecności wielu naukowców. Pierwsze piętro było bardzo przestronne. Nad jednym projektem kilku badaczy, którzy po skończonych eksperymentach zapisywali wyniki w specjalnych notatnikach, znajdujących się przy każdym stanowisku. Edison bezustannie krążył po sali, zatrzymując się przy kolejnych grupach naukowców. Był jak motyl, który ciągle przylatuje z kwiatka na kwiatek.